warsztaty organizowane przez Nowoczeski Ośrodek Kultury. Przed nami długi weekend i majówka. Ze względu na zaistniałą sytuację pewnie będzie to raczej domówka albo balkonówka. 2 maja wchodzimy dzień w lampy. Chciałabym zaproponować Państwu wykonanie ozdobnych lampionów w barwach narodowych. Właściwie wszystkie materiały, które będą nam potrzebne do wykonania takich lampionów, znajdziemy w domu. Będą nam potrzebne słoiczki, na przykład po kawie, po dżemach, po ulubionych produktach, klej, klej typu CR lub Wicol, może być klej do dekupażu, albo najzwyklejszy klej Magic. Oprócz tego potrzebujemy nożyczki, pędzelek, bibułkę w kolorowy, białą i czerwoną, taką cieniutką bibułkę gładką. Jeżeli nie mamy bibuły, możemy wykorzystać kartki z bloku rysunkowego, białe i czerwone, albo kolorowy papier ksero. A jeżeli tego też nie mamy, możemy wykorzystać gazetę. Z codziennych gazet możemy powycinać te elementy, które na przykład są w barwach czerwonych i białych. Możemy wyciąć nawet całe elementy. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Jeżeli mamy jakieś ozdobne elementy, na przykład brokat czy cekiny, jeżeli dzieci mają dziurkacze, jak najbardziej, wtedy możemy sobie z papieru powycinać gotowe elementy i poprzyklejać na słoik. Tutaj chciałam pokazać już kilka gotowych słoiczków. Zwróćcie uwagę, że lampion wykonany z bibuły będzie transparentny, czyli będzie przeświecał ładnie światło. I w tym wypadku, jeżeli będziemy wykonywać elementy z bibuły, możemy całą powierzchnię zakleić. Natomiast jeżeli będziemy używać elementów z papieru, papier już nam tak ładnie światła nie będzie przeświecał, także naklejając elementy wykonane z papieru, musimy zachować wolne miejsca w słoiku, żeby nam to światło ładnie świeciło. I przystępujemy do wykonania lampionu. Słoiczek myjemy, odpuszczamy, wystarczy wymyć płynem do mycia naczyń, wytrzeć do sucha. Nie wyrzucamy nakrętki. Nakrętka nam się przyda, dlatego że do nakrętki wlejemy sobie klej. Może to być najzwyklejszy Wicol albo inny klej, który mamy pod ręką. Wlewamy sobie troszkę kleju na pojemniczek, nie za dużo. Jeżeli posiadamy bibułę, z takiej bibuły odwijamy czerwoną i białą kartkę. Najpierw wykonamy elementy czerwieni. Najprostsze będą oczywiście elementy geometryczne, czyli zaginamy sobie naszą bibułkę. Dużo jej nie potrzeba, ponieważ powierzchnia słoika nie jest bardzo duża, więc wycinamy na przykład kwadraty. Odcinam sobie kawałek bibuły, przecinam. Będziemy kleić pojedyncze warstwy. I najprostszy elemencik to będzie kwadrat. Składam sobie tutaj. Kwadracik mogę przeciąć, zrobić trójkąty. Odkładam na miejsce. Tak samo przygotowaną białą bibułkę, to już mam złożoną. Wytnę sobie na przykład serduszka, tak jak są tutaj na jednym z lampionów. Zrobimy serduszko. I serduszko bardzo prosto wycinamy z kwadratu. Nacinamy, mamy kąt prosty. Nacinamy z jednej strony do środka łuk. No, w ten sposób przekręcamy. Stronę nacinamy, drugą stronę do środka i mamy kilka ślicznych serduszek. I teraz możemy jeszcze wykorzystać, jeżeli nie mamy bibuły, kartki z papieru, na przykład białe, też możemy nożyczkami coś wyciąć, ale jeżeli dzieci mają dziurkacze, to na przykład dziurkaczami też możemy sobie wyciąć kilka elementów, które przykleimy na słoiku. Tu mam akurat ptaszki, właściwie gołębie, które bardzo ładnie nam się wkomponują w majówkę. Będę mogła przyklejać
czerwą. I jak mamy już przygotowane wszystkie elementy, to przystępujemy do klejenia. Przed klejeniem trzeba zwrócić uwagę na to, że słoiki mogą mieć różną, mają swoją krzywiznę, mogą mieć jakieś załamania czy jakieś tłoczenia, także musimy przy tych krzywiznach będziemy musieli zachować większą uwagę. I klejemy sobie klej do pojemniczka. Tu wykorzystamy oczywiście nakrętkę. I klej nanosimy tylko w tym miejscu, w którym mamy przykleić swój element. Ja tutaj wykorzystam najpierw te elementy papierowe, czyli odrobinę kleju i smaruję tylko ten fragment słoiczka, na którym przykleję swój element. I na przykład to będzie biały daszek. Jeszcze go przyklejam. Te kleje są transparentne, one po wyschnięciu będą przezroczyste. Tej warstwy kleju nie będzie widać. I na przykład niżej przykleję sobie czerwonego gołąbka. Na przykład w drugą stronę. Delikatnie rozprowadzam klej, żeby powietrze wyszło mi spod papieru, żeby się nie robiły jakieś pęcherze. Teraz na przykład mogę sobie przykleić bibułę. Jeżeli klej okaże się za gęsty, to są kleje na bazie wody, więc możemy troszkę dolać wody i klej rozcieńczyć. Ale ten jest idealny. I naklejam sobie na przykład element z bibułki. On jest bardzo cienki, delikatny. I tu nakleję sobie w ten sposób. Taką biało-czerwoną szachownicę. Wyprowadzam powietrze, żeby nie zrobiło się pęcherz czy jakieś załamanie. I na przykład tutaj przykleję biały. Naprawdę odrobinę kleju, żeby nam nie ściekało. I tu na przykład sobie przykleję białe serduszko. I tu w tą stronę przykleję to serduszko. Tutaj kompozycja na naszym słoiku właściwie powstaje w trakcie pracy, co tam możemy sobie wcześniej zaplanować, ale generalnie później już jak zaczniemy kleić, to wtedy nam się będzie to wszystko ładnie układać. I z tej strony też nakleję białe serduszko w tą samą stronę. O. Delikatnie wyprowadzam powietrze. O. Tutaj mogę w przypadku używania bibułki mogę nakładać jedną na drugą, ponieważ ona i tak będzie nam ładnie przeświecała. Smaruję klejem. I tutaj znowu nakleję czerwony duży element. Te przestrzenie między elementami papierowymi mogę wypełnić na przykład brokatem albo cekinami, ale to już zrobimy później. No. I teraz tutaj kolejny jakiś elemencik naklejam. Na przykład znowu białe serduszko. Inny sposób. Mam jeszcze trójkąciki, więc wykorzystam trójkąty. No. Na przykład taki. A tutaj uzupełnieniem będzie na przykład biały trójkąt i powstanie nam taka biało-czerwona element. Tutaj na przykład mogę jeszcze nakleić. W ten sposób ozdabiamy cały nasz słoiczek. Tak jak powiedziałam, puste przestrzenie możemy na przykład wysypać brokatem albo użyć cekinów. Wszyscy lubią błyskotki, więc sypiemy sobie brokat. On nam się ładnie przyklei, też będzie przeświecał później i będzie dawał taki migocący efekt. Sypiemy.
możemy też wykorzystać, jeżeli mamy na przykład cekiny. Jeżeli mamy jakieś duszące elementy, mniejsze, większe, to też możemy skorzystać. Też nakładamy sobie na przykład tutaj na tych białych serduszkach troszeczkę kleju i taki element przykleimy. I na kolejnym serduszku kolejny element. On nam się będzie ładnie przyklejał. I tutaj już mam wykonany o, w ten sposób ozdobiony. Oczywiście tutaj jest jeszcze dużo miejsc, które możemy wypełnić w ten sposób. Możemy wykorzystać zarówno elementy wycięte dziurkaczem, jak i wycięte, tak jakby to tło razem z wyciętym elementem. I cały słoiczek możemy sobie w ten sposób ozdobić, wtedy przez te puste przestrzenie będzie nam pięknie przeświecało światło. Jak już nasze lampiony będą gotowe, możemy ozdobić, przywiązać wstążeczkę, jeżeli mamy jakąś wstążeczkę, wykorzystać, przywiązać. Do środka wkładamy świeczkę. Pamiętać trzeba, zapomniałam na początku powiedzieć, że bardzo ważne jest to, żeby otwór słoika był na tyle duży, żeby swobodnie włożyć rękę i włożyć tam naszą świeczkę. Tutaj już świeczki mamy włożone. Zapalamy długi patyczek, podpalamy sobie nasze lampiony.